Dach w Goczołkowie remontuje spółdzielnia rzemieślnicza z Bielawy. Wartość zadania to około 135 tysięcy zł. Na dobrą sprawę dotychczasowy dach nie nadawał się już do użytku i zagrażał bezpieczeństwu uczniów i personelu szkolnego. Prace są już na finiszu, inwestycja zaś posłuży na wiele kolejnych lat i pokoleń uczniów gimnazjum w Goczołkowie. Znajdujemy się w obiekcie szkoły gimnazjum. Jest to nasza szkoła pierwsza powojenna, która tutaj została utworzona na ziemiach odzyskanych. No i jesteśmy bardzo, jako mieszkańcy, ja jako radny gminy miejskiej, jestem bardzo zadowolony z tego, że w końcu udało nam się pozyskać środki na jej remont. Do tej pory były przeprowadzane tylko remonty takie drobiazgowe, wymiana schodów, okien, posadzek. Została tutaj zlokalizowana wspólna biblioteka miejsko, znaczy gminno-szkolna. No niestety od czasów powojennych mieliśmy wielkie kłopoty, to już od kilkunastu lat, że po prostu dach groził zawaleniem. W ostatnich latach już dochodziło do tego, że podczas zimy to śnieg zalegał na posadzkach strychowych. Składałem kilkakrotnie wnioski jako radny na pozyskanie środków na wymianę tego dachu. No jednak były ważniejsze tematy, choćby budowa sali gimnastycznej, która została tutaj u nas wybudowana w pobliżu za około 3,5 miliona złotych. Niemniej jednak dzięki wsparciu kolegów radnych i koleżanek radnych oraz podejściu właściwemu i zaangażowaniu burmistrza gminy Strzegom udało nam się pozyskać środki na kompleksowy remont dachu. Koszt dachu będzie kształtował się w granicach 200 tysięcy złotych. Zostaje wymieniona cała konstrukcja dachowa, więźba dachowa, no i dach i ocieplenie. Co mogę powiedzieć? Szkoła ta w tej chwili jako gimnazjum kształci około 160 uczniów. Przy wykonaniu tego remontu będziemy już pewni, że obiekt nie będzie ulegał dalszej dewastacji.